Gimnazjaliści z klasy 3D właśnie skończyli lekcję fizyki. Zniecierpliwiona Amelia chce jak najszybciej zabrać psa, którego na czas zajęć zostawiła w szkolnym radiowęźle. Bąbel! Bąbel, gdzie jesteś? Bąbel! O nie! Ktoś porwał Bąbla! Pomóżcie mi! Kto by chciał bezdomnego psa? Ja go chciałam. Chciałam go zatrzymać i zabrać do domu. Ktoś go porwał i zostawił list w radiowęźle. Ktoś sobie z ciebie jaja robi. Tak? To gdzie jest Bąbel? Błagam was, pomóżcie mi. Złóżcie się ze mną na ten okup. Ja mam tylko 20 zł. Chyba cię pogięło. Musisz być nieźle powalona, żeby się przejmować bezdomnym szczeniakiem. Zniknął to trudno. Sorry, ja mam tylko oddychę. Nie uzbieramy 300. No ale spokojnie, dziewczyny. Trzeba się zastanowić, kto mógł zrobić coś tak debilnego, co nie? No ale czekaj, ty i Wiktor poszliście na lekcji do higienistki, tak? Widzieliście coś? Niestety nie, nie szliśmy koło radiowęzła, no ale... W ogóle, gdzie jest Wiktor? No, leży u higienistki. Myślicie, że to on? W życiu. Bania go tak napierniczała, że nie pomyślałby o jakimś szczeniaku, co nie? Nie jakimś, tylko moim. To już był mój pies. Mama pozwoliła mi go zatrzymać. Okej, przepraszam. Mówię tylko, że Wiktor na pewno nie porwał twojego szczeniaka. Może jacyś gówniarze z młodszych klas. Żeby mu tylko nic nie zrobili. Nawet mi nie mów. No wiesz, jakbyś chciała, mogę przycisnąć jednego, drugiego, trzeciego gówniarza. No, może wtedy dowiedziałbym się, kto porwał twojego psa. Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? Żaden problem. Jak znajdziesz szczeniaka, to... To wtedy pogadamy. Ten Kamil nie jest taki zły. No nie jest, jest super. Myślałam, że Kamila interesują tylko jego mięśnie, ale się myliłam. Tak naprawdę tylko on z wszystkich chłopaków przejął się tym, że ktoś porwał mojego Bąbla. Nie dość, że odważny, to jeszcze wrażliwy. No, chyba zaczynam go lubić. Zakochany chłopak jest dumny z siebie, bo udało mu się zdobyć zainteresowanie Amelii. Nie może się doczekać, kiedy odda dziewczynie psa i zostanie jej bohaterem. Mamy problem. Szczeniak zwiał. Jak to zwiał? No, miałeś go pilnować, debilu. Bez smyczy. Ledwo wyszliśmy ze szkoły, to zwiał. No ty idioto! Chodź. Musimy go znaleźć, no inaczej nigdy nie poderwę tej Amelii. Może te coś widziały? No. Ej, dziewczyny! Tak? Nie widziałyście, że psa? Taki jakiego mały... psa? Szczeniak. Szczeniaczek, czarny. Nie, nie. Dobra, dzięki wielkie. Gimnazjalista jest załamany i wściekły. Nie przewidział, że pies naprawdę może się zgubić. Teraz chce go jak najszybciej odnaleźć. Inaczej zupełnie straci szansę u Amelii. Taki czarny, kudłaty. Nie biegał tu gdzieś? Ja nic nie widziałem. Nie chłopie. Może się skupił, co? Bo ci połamie te fajki. Dobra, dobra, stary. Stary, daj im spokój i sami poszukam tego szczeniaka. Na pewno nie uciekł daleko. Patrycja Szybińska chce porozmawiać z kolegami o jej występie w teledysku. Jest pewna, że zrobią wszystko, żeby dla nich zatańczyła i zamierza stawiać kolejne warunki. Nie wie, że chłopcy zmienili zdanie i oddali już rolę nowej koleżance. Słuchajcie, bo ja się zgodziłam, że z wami zatańczę, ale musicie coś jeszcze dla nich zrobić. No spoko, Patrycja, nie zapracaj sobie już tym głowy. Nie rozumiem. No wiesz, nie znosiłem, Monika zgodziła się za ciebie zagrać. Ta nowa? No, dziewczyna nie się tańczy. Wiesz, co to jest zumba? Ona jest beznadziejna, zepsuje wam cały teledysk. Monika jest zajebista, a ty jesteś po prostu zazdrosna. O kogo? O tą wieśniarę? Okej, chciałam wam pomóc, ale jeżeli chcecie sobie zrobić wychę, to powodzenia. Kojarzycie ten nowy klub fitness w centrum? Kojarzymy. To dzisiaj zapraszam tam wszystkie dziewczyny na naukę zumby. Będą później owoce, coś do picia i ogólnie fajna atmosfera. Przyjdziecie? No, ale ten klub jest strasznie drogi. Ale spoko, to jest klub mojego ojca, więc będziemy mieć wszystko za darmo. Fajnie, co? Dziewczyny, musimy pogadać. O czym? O Monice. Musimy coś wykombinować, żeby się jej pozbyć. Ogłaszam nadzwyczajne spotkanie. Dzisiaj u mnie o 6:00. Dzisiaj? No tak, bo co? No bo Monika zaprosiła nas na zumbę. No jaką znowu zumbę? No i jej ojciec ma taki fitness klub w centrum i dzisiaj zrobiła tam spotkanie dla wszystkich dziewczyn. Ty też możesz przyjść, jak chcesz. Nie, dzięki. Jak to ten fitness klub, o którym myślę? Widziałam tam ostatnio Karalucha. Jakiego znowu Karalucha? Widzimy się u mnie o 6:00. Lepiej dla was, żebyście przyszły. Czemu wy się pozwalacie takiej rządzić?
to nasza kumpela. Sorry, ale właściwie dlaczego wy się z nią kumplujecie? No, w sumie zawsze się kumplujemy. Ja jestem się za ławce i tak wyszło. A jak chcecie rady, to lejcie księżniczkę i chodźcie dzisiaj ze mną na zumbę. To zrobimy. Ja bym poszła do Moniki. No, ale Patrycja nas zabije. No, ale Monika ma rację. Najwyżej zaraz olać Patrycję. Dobra. Będzie fajnie. Spoko. Ta cała Patrycja to niezła zołza. Nie rozumiem, jak dziewczyny mogą pozwalać, żeby tak po nich jeździła. Mam nadzieję, że ją oleją i przyjdą do mnie na imprezę, bo naprawdę je polubiłam. Bombę! Kamil Kłos wciąż szuka psa, którego ukradł koleżance. Nastolatek jest wściekły, bo plan nie do końca się powiódł i pies naprawdę zaginął. Teraz musi go jak najszybciej odnaleźć. Wiktor, Kamil, no co wy się tak plątacie po tym deszczu? Nic. Zgubiliście coś? Nie, nic. Chcieliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Bardzo śmieszne. Na lekcję proszę, naprawdę. Potem L4 i kąpik w domu, tak? Oj, spokojnie, z cukru nie jesteś. Kochany, kochany. Niezła wtopa. Jak Wiktor mógł zgubić tego szczeniaka? A jak się nie znajdzie, albo jak go auto przejechało, czy coś w tym stylu, to co ja zrobię? Normalnie masakra. Gimnazjalista nie wie, co zrobić i martwi się, że nie odnajdzie szczeniaka ukochanej dziewczyny. Jest zły na Wiktora, który wymyślił plan, a potem sam go zepsuł. Tymczasem Amelia coraz bardziej się niecierpliwi, a Kamil postanawia dalej ją okłamywać. Cześć. Cześć, Kamil. Wiesz już, kto porwał bąbla? Wiesz co, pracuję nad tym, ale czuję, że potrzebuję więcej czasu. Ale nie panikuj. A jak się nie dowiesz? Jak ci się nie uda? Już późno, za godzinę kończymy szkołę. Jeśli nie uda mi się dzisiaj, to skołuję kasę na okup i ustawię się jutro z porywaczem, okej? Okay? Zapłaciłbyś 300 za mojego psa? Dla ciebie zapłaciłbym. Ty się o nic nie martw. Jutro Bombel będzie cały i zdrowy. Ja cię. Ale ty jesteś ładna. Przepraszam, że wcześniej byłam dla ciebie niemiła. Jak znajdziesz mojego psa, to może się umówimy. Byłeś kiedyś w ogrodzie botanicznym? No pewnie. Zajebiste miejsce. Prawie. Stare umiałeś. Nie wkurzaj mnie, dobra? Kamil, Wiktor, nie słyszeliście dzwonka? Zapraszam na matematykę. Już zaraz idziemy. No za chwilkę. Teraz ze mną, bez dyskusji. Kamil coraz bardziej się denerwuje. Chłopcom nie udało się uciec z lekcji matematyki i nie mogą zacząć poszukiwań psa od razu. Nastolatek boi się, że jeśli nie odnajdzie szczeniaka, straci jedyną szansę na poderwanie dziewczyny. Wciąż jest wściekły na Wiktora, który nie dopilnował psa i przez to ich plan się skomplikował. Śmiało, to nie jest pytanie na ocenę. Nikt? No to dobrze, zróbmy tak. Kto pamięta prawo działań na pierwiastkach kwadratowych, wstaje, dobrze? Tylko Wiktor pamięta? Nie pamiętam. To dlaczego wstałeś? Nie chciałem, żeby pani sama stała. Bardzo śmieszne. Siadaj, Wiktor. Zapisuję. Tak ci wesoło? Lepiej wymyśl, jak znaleźć bąbla. Ty go zgubiłeś. Stary, wyluzuj. Amelia dała ci czas do jutra, tak? Czy nie? Coś się wykombinuje. Jakoś ci nie ufam. Opie, mam idealny plan. Moja sąsiadka za ogrodzeniem trzyma takiego szczeniaka. Mówi ci, jest zupełnie identyczny. No i co? Zwiniemy go jej? To tak trochę chamsko, nie? Ma jeszcze 2 inne szczeniaki i 10 kotów. Nie zrobi jej to różnicy. No nie. Ale ja wiem. Przyniosę ci jutro tego szczeniaka. Teraz wyluzuj. Proszę przepisywać. A ten klub twojego taty jest zarąbisty. No. Przyjaciółki Patrycji Szybińskiej spędziły wczorajszy wieczór z nową koleżanką w fitness klubie. Wybrały naukę zumby zamiast spotkania z Patrycją, która jako jedyna dziewczyna z klasy nie poszła z nimi poćwiczyć. Poszliście do niej, prawda? Żałujesz, że z nami nie było. Ojciec Moniki dał nowe wejściówki do swojego klubu na cały miesiąc. Wiesz, ile takie bilety normalnie kosztują? 180 zł. Ej, co robisz? Przykupiła was karnetami na siłownię? Wy naprawdę jesteście aż tak głupie? Monika jest dla nas miła. Nie wyśmiewa się z nas tak jak ty i się nie wywyższa. Ja przynajmniej jestem szczera. Wierzcie, może sobie wsadzić tą swoją szczerość? Ej, dajcie spokój dziewczynom. Po co się tak kłócić? Dzisiaj dziewczyny przychodzą do mnie na maseczki. Jak chcesz, to też możesz przyjść.
i że możesz mi sobie podporządkować jak te dwie idiotki, to się grubo mylisz. Hej, ja się chciałam tylko pogodzić. Nastolatka jest wściekła na Monikę, bo uważa, że nowa uczennica chce jej odebrać popularność i najlepsze przyjaciółki. Postanawia za wszelką cenę pozbyć się rywalki. Ta nowa, Monika Zarzycka, jest fałszywa i przemądrzała. Widzę, że zdążyłyście się już pokłócić. Ona nie pasuje do naszej klasy. Musi ją pani przenieść. Po pierwsze, nie podnoś głosu, dobrze? Nie krzycz. Pani nie rozumie. Ona nastawia wszystkich przeciwko mnie. Koleżanki przykupuje głupimi karnetami na siłownię. Myśli, że jest lepsza ode mnie. Nie przeniosę Moniki do innej klasy. Rozumiesz? Ale ja panią proszę. Ale ja tu nie jestem od spełniania twoich próśb. A to nowe ksero, które mój tatuś załatwił dla szkoły? Patrycja, nie bądź bezczelna. To, że twój tato, jak i wielu innych rodziców, wspomaga naszą szkołę, za co jesteśmy mu wdzięczni, ale to nie jest powód, żebyś rządziła tą szkołą. Jesteś wredna, Patrycja! A ty jesteś żałosna. Ej, przestańcie. Nie musisz lubić Moniki. Ale proszę, żebyś odnosiła się do niej z szacunkiem. Jeśli usłyszę o jakichś złośliwościach z twojej strony, naprawdę będziesz mieć kłopoty. Z Patrycją Szybińską zawsze jest ten sam problem. Ta dziewczyna musi być w centrum uwagi, nie toleruje żadnej konkurencji. Mam nadzieję, że po naszej rozmowie da sobie spokój i przestanie dokuczać nowej koleżance. Nie boję się, Borkowski, i zrobię wszystko, żeby zniszczyć tą nową dziewczynę. Ta wieśniara jeszcze pożałuje, że w ogóle ze mną zaczęła. A jeżeli jej się wydaje, że może zająć moje miejsce, to się grubo myli. Tymczasem Wiktor Mroczkowski przynosi do szkoły szczeniaka, którego zabrał z podwórka sąsiadki. Wspólnie z Kamilem chcą go oddać Amelii Górniak zamiast jej psa, którego ukradli i zgubili. Mają nadzieję, że dziewczyna nie zauważy różnicy. Udało się. Mam szczeniaka. Stary, Amelia do mnie przez północy pisała. Przez ten cały czas musiałem ją zapewniać, że wszystko jest w porządku. Pokaż tego psa. No, trzymaj. Podobny, co nie? No, ale... Ale to jest szczeniara! A pies ma wielkiego Freda między nogami! No, ale sikał jak baba. Wszystkie szczeniaki tak sikają. Kamil, udało ci się odzyskać Bąbla! Jeju, Bąbel, znaleźliście go! No, nie było łatwo, ale udało się. Ale jak ci się udało? Jak to było? Kto go w ogóle porwał? Nie wiem, było ciemno, a poza tym on miał kaptur. No ale wiesz, jak do niego podszedłem i mnie zobaczył, to od razu spierdzielił. Mówię ci, jakbyś to widziała... Kamil, ale to nie jest mój pies. Jak to nie? Amelia, no zaczekaj, przecież to jest Bąbel. Chyba lepiej wiem, nie wmawiaj mi. Amelia jest zdenerwowana i załamana tym, że pies, którego oddał jej Kamil, nie jest jej szczeniakiem. Boi się, że porywacz skrzywdzi zwierzę. Wciąż nie wie, że wszystko wymyślił i upozorował zakochany w niej kolega. Schowałam wczoraj mojego szczeniaka w radiowęźle. Ktoś go porwał i zostawił kartkę, że odda go za 300 zł. To jest jakiś żart, kawał? Jeżeli tak, to nie myślicie, że się dam wrobić. Nie, proszę pana, mówię prawdę. Kamil spotkał się z porywaczem. Porywacz oddał mu psa, ale innego. To znaczy, że zrobił coś mojemu szczeniakowi. A wy ciągle trzymacie tego psa w szkole? Mieliście oddać go wczoraj woźnej. Jak to mieliście go oddać woźnej? Przyłapałam ich wczoraj z jakimś szczeniakiem koło radiowęzła. To znaczy, że to wy go porwaliście? Jak mogliście to zrobić? Gdzie jest Bąbel? Zgubiliśmy go. Jak to go zgubiliście? Jak mogliście go zgubić? No niechcący, no. Dlaczego się to zrobili? Chcieliście wyłudzić pieniądze od Amelii? Nie, z tym okupem to tylko taka ściema. Chcieliśmy... Chcieliście się ze mnie ponabijać! Ty, debilu, nie chcę cię znać! Amelia, no... Chodźcie do pokoju nauczycielskiego, porozmawiamy spokojnie. Cholera, no. I kulturalnie. Chłopców czeka teraz trudna rozmowa z wychowawcą, Zbigniewem Małkiem. Kamil wstydzi się przyznać, że porwał psa z miłości do koleżanki. No, Kamil zakochał się w Amelii. Dlatego, żeście porwali psa? O Jezu, no miało być lajtowo. No, ja miałem go na chwilę przetrzymać, a Kamil wcisnąć Amelii kit, że wyrwał go z ręki porywaczy. No to się popisał. I gratuluję wam obu wyobraźni. No skąd wzięliście tego psa? Pożyczyliśmy od mojej sąsiadki. Pożyczyliście czy ukradliście? Ej, co ja wam mam z wami teraz zrobić? Dobra, zadzwoń po swoich rodziców, niech przyjadą do szkoły i niech wezmą tego psa i oddadzą sąsiadce. Super. No i się zastanowię, jak was ukarać. Nie, proszę pana. Dobra,
Zmykajcie. Normalnie załamka. Amelia zwyzywała mnie od debili i nie chce mnie znać. I co, mam się poddać? To już koniec? Bez sensu. Znajdę tego bąbla i udowodnię Amelii, że jestem jej wart.